Szołem nudziska z tej strony, Staszek. A my gramy dalej w boxes. Wreszcie przyszedł czas, kiedy mam chwilę luzu harmonogramowego i mogę dokończyć boxes, bo obiecałem, że dokończę. Szczególnie, że gra dostała update, aktualizację, która podobno poprawia niektóre zagadki. Niestety już nie będę się teraz cofał, przychodzi jeszcze raz od nowa, żeby zobaczyć, które, ale też podobno zmienia ending, zmienia zakończenie gry. Więc zobaczymy tę nową wersję po aktualizacji zakończenia gry. Jeśli ktoś z Was już tam sobie tę grę przeszedł, to będzie mógł przynajmniej ze mną też zobaczyć te nowe, yy, zmienione zakończenie. I może też ktoś z Was napisze, jak się zmieniło, tak? Co się tam zmieniło, bo, bo to będzie coś do sprawdzenia, czego ja nie jestem w stanie już sprawdzić. Chyba że na jakichś gameplay gameplayach być może zrobionych yy, przy, po, po, po premierze. Więc lećmy, słuchajcie, dzisiaj dokończymy sobie tę grę. I fajnie, że twórcy jakby słuchają feedbacku i tam poprawiają jakieś bugi, jakieś, jakieś tutaj zagadki pozmieniane, żeby były trudniejsze i, i ending lepszy zrobiony. Całkiem fajnie, więc tym bardziej był to też element zachęcający mnie, żeby dokończyć. Mamy lampę Alladyna. O właśnie. Aha. Lampa olejowa to, było, to była nie zagadka, po prostu ją wzięliśmy i tyle. Tu mamy jeszcze co? Sztylet. Okej, okay. mamy nóż. Jeszcze nie umiem dobrze nazwać tych obiektów. I mamy jeszcze... Lampion, ale on wymaga klucza. No dobra, mamy stylet. Mamy stylet. W sumie w tej grze jest fajne to, że można tak z biegu do niej wejść. So, tutaj nie trzeba było nawet pamiętać tam fabuły za bardzo, nie? Ani kombinować. Wszystko jest dość oczywiste od samego startu. Aha! Znowu jakaś zabawa w zamienianie przedmiotów. Znaczy w zamienianie symboli. No dobra, co my mamy? Tutaj mamy ciebie, tu mamy ciebie i tu mamy ciebie. Czyli wygląda na to, że to jest dalej klikanka, tak? Jakoś tak mam wrażenie, że te dźwięki akurat klikania są, są mega głośne, ale może mi się wydaje. Tu się zgadza, tylko teraz pytanie, czy faktycznie tak trzeba. Czy trzeba doprowadzić... No bo, no bo co dalej, słuchajcie? No bo tak, doprowadzę te, te symbole tu na zewnątrz, ale czy nie ma jeszcze jakichś no właśnie, a co w środku? Bo tu się wszystko zgadza. O, przepraszam, się nie zgadza. No właśnie. Ha, huh. Ciekawe, bo. Okej. Okay. Bo, bo tutaj mamy połączone jak trzeba, ale wiecie, co to jest symetryczne. Czy to może oznaczać, że jest stały. Myślicie, że chodzi o to, że tu trzeba. Dobra, chyba wiem o co im chodzi. Znaczy tak zakładam. Że chodzi o to, żeby były zawsze cztery te na, 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 na jednym poziomie wszystkie cztery symbole tak to trochę wygląda. Czyli trzeba zamienić jeszcze te ze sobą. O! Tak. No. Okej. Okay. Spoko. Samo się pozamykało. Ło, co tu się wysypało? Co to jest? Jeden się różni. Uja! To jest jakiś skarbiec. Co to się tu wysypało? Jakiś skorpion. Co to jest? Figurka skorpiona. Ona tutaj miała jakieś takie. Aha, dingsy. A dobra. Szukamy slotu sześciokątnego w takim razie. A właśnie. No, o właśnie chciałem zobaczyć, czy przypadkiem tu ten guzik nie jest do wciśnięcia. No i jest. Mamy klucz. A lampa? Coś do odkręcenia? Coś do wsadzenia w dziubek? Raczej nie Dobra, ale mamy jeszcze ten element Jakąś taką monetę, żeton O, moneta W kształcie księżyca? O! Śmieszna Cukierki dwa Gdzie mamy jakieś dwa cukierki? Co to jest to? Kula Kula no daje fula Na razie nie wiemy co z nią zrobić To żeśmy... O... No właśnie, tutaj Aha Co ma 6? Ten ma chyba 6, tak? I co teraz z tobą? Aha. A, to jest zawias, Ok. Pokrętełko. Hmm. Pierścień i tutaj też coś tego. No dobra. Pajnie, czy coś można na tych dynksach tutaj tych zrobić. No to wygląda jakby gdzieś tu jeszcze. Na przykład tu jeszcze nie wiem. Nie wiemy, co tu zrobić. Mamy klucz. Klucz, no to kluczem możemy otworzyć to. No właśnie, lampion. W środku jest świeczka, no wow. A, i mogę ją wziąć. Zapalona świeczka. Ok. Zapalona świeczka. Co można podpalić zapaloną świeczką? Tutaj. Czekajcie, to, to żeśmy rozkminili. Jedyna ściana. Nie wiemy co zrobić z kulą. Mamy tyle przedmiotów. Czekajcie, a co tu można zrobić? nie za bardzo coś czy mamy jakiś okrągły że tu się da danał a właśnie pierścień tu o to 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 ok wow o co tu chodzi że to będzie spadać tak ok mhm. easy a to tyle wo co to za maska czy to jest ta maska której właśnie szukamy Wygląda trochę jak. Aha, gdzie ty mi tu zumujesz? To wygląda trochę jak Jakieś wydłużenie. Tak jakby jakieś sceny, jakieś... jakiś muzeum. Co to jest to? Nie? To może lampa? Też nie? Aha, Okej, okay. No, teraz już jasne, co tu będzie pasować. O! Aha, no to podpalamy. No jak, nie? No, knot! No plos ploks, Jak nie? Aha rozumiem. To nie piecznie. Ło, kurcze! No tak, o olej podpalony. O kurde. Jaka magia? O co to za zębiska? Co to jest? Jakiś pionek? Albo bardzo dziwny dildos. Aha, jak to naciskam, to to jedzie. O ja tu wchodzę do środka. Nie mogę się rozglądać. E! Dobra, prawie wszystko jeszcze wraca. Oj To była pułapka! Hmm. Ciekawe. To może, że mamy się nie ruszać, kiedy się... O... Wiecie, co? Może nie ruszaj się, kiedy... Tak! Baba Jaga patrzy. Czyli jak jest na czerwono, to masz się nie ruszać, rozumiem. Nikt się nie rusza. Dobra. O! Szybko mnie zaskoczył. No weź. Co się będziesz gapił? Chce mi spokojnie dojść. Będziemy tu straszyć. Słoneczko, kurka. Dobra, doszliśmy. Co to, to, rakieta? Wow! A! słuchajcie, to jest już model wieży. Dobra, no tak, bo to mamy, pamiętajcie, taką wielką makietę mamy, nie? No i prosz. O, i gra się nie przycina już, kiedy zdobywa się ten element. O, i to wszystko poszło, ja jakoś tak. Piorunem te zagadki lecą, faktycznie. No dobra, mamy kolejny. Kolejne pudełko. Co tutaj mamy w tym pudełku? Co to jest? Dynksior. O, mamy kolejny element fabularny. Widzę. Z biegiem czasu Aurora rozwinęła talent proroctwa. Jej obszerne pisma często nie zawierały niczego poza aluzjami do przyszłych wydarzeń, do których się odnoszą. A teksty zawierające rzeczywiste narracje przedstawiają jedynie fragmenty większej historii. Wszystko wydawało się przekraczać ludzkie pojęcie, jakby było zaszyfrowane w sposób, który tylko ona mogła zrozumieć. I to jeszcze taka nowość. E, można notatki fabularne sobie przeczytać teraz wszystkie, tak? Czyli wszystkie są. Dostępne. Zabrakło. Brakuje nam jeszcze trzech. Ciekawe, że aż trzech. No ale dobra. Jedziemy z tym koksem. Tu są jakieś dynksy. Aha, coś. Aha. A! Okej. Okay. taje Chyba. Chyba, że da się. Nie. Trzeba znaleźć chyba miejsce, w którym te dwa dingsty wejdą jednocześnie. O właśnie. Dobra. Mam coś. To jest koło? Nie, ja bym tego nigdy kołem nie nazwał. Znaczy koło jest w środku, ale. To raczej koło na nóżkach i na jakiejś kołysce. Nazywa to kolista kołyska. Co to? Coś tu jest, ale nie mogę tego jeszcze wziąć. Tutaj coś jest. Czy to tu pasuje? Najwyraźniej zagadka jeden, dwa, trzy, co tu trzeba zrobić? E okej, okay. o jeden, tu o dwa, tu o trzy, co? Co to robi? Aha, to można. a rozumiem, to się przestawia. Dobra, i teraz może dzięki temu dostosować. O! To szkoda, bo tu już mieliśmy wszystko gotowe. No dobra, tu o 3, tu o 2, tu o 1. Tylko tu teraz, no właśnie, też będzie trzeba o 1. Tu o 1, tu o 1, tu o 2. Tak, średnio wyszło. Trzeba będzie to zepsuć jeszcze, dobra, zepsujemy to znowu. Teoretycznie można by. Można byłoby to przemyśleć, co zrobić, zanim zamiast robić tego na, na pałkę. Tak, bo musimy. Aha, trzy tak naprawdę. Dobra, co trójka? Trójka pasuje na to, co jest gotowe. Tu jest jedynka i tu jest o, Idealnie wyszło. Tu teraz będzie o. Czekaj, je, trzy. Nie, raz, dwa, trzy. Okej, okay, to o cztery musi być. Dobra, pierdziel, myślałem, że już gotowe. Bo tu jest o jeden, tu jest o trzy. To teraz zrobimy tak, że. Ech, jak tu zrobię o 3, to tu będzie 1. Jak tu zrobię o 2, to będzie potem 3. A jak tu zrobię o 1, to potem będą potrzebne 2. Właśnie. Tu 1. Tu o 3. A o! Ej, no właśnie, no. Czyli tu 1 teraz. Tutaj 3, a tutaj 2. No i pięknie. Elo. O! Ty w mordę, jeszcze, jeszcze raz to samo? Chyba, że teraz wiecie co? Teraz strzelam, że będzie w drugą stronę szło. Zobaczmy. Heh. Jednak nie. To cały czas ta sama zagadka, ale teraz dobrze poszło, bo tu jedynka, tu dwójka, tu trójka. Idealnie. Okej. Okay. Trzeba było dwa razy zrobić to samo. Dziwne, bo spodziewałbym się, że chociaż w drugą stronę zacznie się obracać, nie? Żeby coś... Żeby coś było inaczej. Jo, tu się pobudowały rzeczy. Potworzyły. Tu nie mam, nie mam, nie mam nic. A tu? Też czegoś tu nie mam. Okej, okay, tutaj coś jest, tutaj coś jest. O! Zawleczkę wyrzuciłem. O! Fragment Ochnamentu. Jaki, taki smok, a to nie będzie pasować do tego, co jest tutaj. Może będzie, a może nie będzie. Zobaczymy. To może dokręcić. Ok. Mamy uchwyt obrotowy. W skrócie. Wajcha. No, tu już mamy pozamykany temat. A tu? No właśnie, tu uchwyt pasuje. Na trochę oko. Ło. Co to jest jajo smoka? Mówiłem wam, że jakiś smok. To wygląda jak smok. To też głowa smoka. Jajo! No dobra, ale nie wiem, co dalej z jajem. Pytanie: czy nie jest tak, że każda z tych wież. No właśnie, tu ma. Tu, ta wieża miała sekret? Ta wieża miała sekret? To też powinna mieć, nie? Czy nie? Może nie. Co mi z tym ornamentem? Jest, nie, 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 jest niekompletny, tak? Jest niekompletny, nic z tym... Aha! No dobra, jest niekompletny, ale... Ale tu pasuje. Innymi słowy, musimy jeszcze gdzieś zlokalizować jeden z nich. No spodziewałbym się, że będzie... Spodziewałbym się, że będzie w tej wieży, ale nie wiem, nie wiem jak ją tu otworzyć. Ale wiecie co? No tutaj leży, no właśnie! A, to. to... Okej, okay. dobra, to jednak było to, co my mogłem szybciej to skojarzyć. nie patrzyłem na to na, na tę szybkę. okej, okay, co to jest, kurde, ja chciałem się, zagadka jest, ja chciałem zobaczyć, co przedstawia tam ten symbol, który, którego żeśmy połączyli, widzę, że są herby, to jest tarcza, na przykład tutaj jest jakiś, co to jest, jakiś ogar, o, ten smok to chyba jest ten symbol, Tutaj zamieniamy, i tu zamieniamy. Aha, no dobra, no, czyli, trzeba, trzeba oczywiście połączyć. Trzeba połączyć. No dobra, to teraz tak. Tu potrzebujemy ogara chaosu. Jest ogar chaosu. jest tak. Tylko, że to trzeba by poukładać jakoś sensownie. Czyli tu musimy ptaszora dostarczyć. Tu, ptaszora. A głowa smoka musi stąd spadać. A dostarczyć mamy ptaszora. Dobra. Jest ptaszor. Czy wszystko po tej. Sowa. Sowa jest też z tej strony. czy to się obraca? W inną stronę. I tutaj potrzebujemy te miecze. Czyli miecze musimy zamienić z sową. Ale też jeszcze kolejność jest ważna, tak? No właśnie. Bo sowa jest, ale. To wszystko jest nie po kolei. Także musimy sobie na razie pomóc i poprzestawać te rzeczy. O, właśnie. Poprzestawać te rzeczy. Znaczy, pies jest. Znaczy, jakbyśmy użyli, że to jest prawidłowe, wyjście, jak to jest wyjściowe, znaczy, że musimy przestawić tak naprawdę teraz sowę z ptaszorem. Czyli bierzemy ptaszora. Zamieniamy z sową. I ptaszora stawiamy. I jest. Git. Tylko teraz trzeba to tu poustawać dobrze, również. Ah, gdzie mamy najwięcej trafionych? Akurat nigdzie. <laughs> wszystko jest wszystko jest porąbane. No dobra, czyli tu musimy mieć lwa. No, czy nie, lew musi być tu. To zabieramy lwa. I zamieniamy lwa tu. Jak już tu mamy lwa, to tu musimy mieć. Tutaj. Zamiast ciebie mamy te. Dobra. I teraz ptaszor zamiast tego tu. Git. Jest. No tu troszkę trzeba było się pobawić, więc fajnie. Ło! Czy to nawiązanie do Gry o Tron? Mamy Tron? Mamy Smoka? No właśnie, medalion Smoka jest. A, dobra, teraz właśnie widzę. No to mówiłem, że jest Smok. Latający, tak. Popatrzyłem na niebieskie co tworzył, a tak trzeba było zobaczyć, co, co złote tworzył. No i jest smoczysko. Czyli jest tak naprawdę, jajo. Uuu. Muszę jakiś młoteczek znaleźć, żeby w to walnąć, pewnie. Jajo prawdopodobnie będzie tym, co mamy. A to? A no właśnie, no. Młotgongu. Ja będzie tym, co będziemy musieli zebrać, więc młoteczek znalazłem, a raczej po prostu taki młotek do gągu. Dawaj, miajko. Łot. Ożesz w mordę. <ścoughs> a i smoczek mały jest. No proszę. Jest figurka Smoka, ale bardzo ładna figurka Smoka. Bardzo mi się podoba ten model, nie? Ej, jest naprawdę świetny. Ile pracy trzeba było włożyć w ten model? Albo wiecie, gotowe asety, nie wiem. <grytanie> w każdym razie, no, ktokolwiek robił, ktokolwiek robił model tego Smoka, bardzo mi się podoba. No dobra, to mamy to. To możemy teraz zrobić główną makietę, która jest główną zagadką. Tak, tu mamy jakieś pływanie. Aha. Tutaj coś pływa. Tutaj mogę też coś położyć. To co tu może być? Na takich dwóch płozach. Konik. No właśnie. Wiecie, to może być ten. No, wprowadzamy konia trojańskiego, nie? Tak mi się wydaje, trzeba go wprowadzić. Ej, fajny pomysł. trzeba wprowadzić konia trojańskiego. Mamy most. Czy nie? A no mamy tylko, trzeba kliknąć Wprowadzamy konia trojańskiego krok po kroku Co, tutaj jest wieża? Nie, tu jest coś Może tak, o to ta się no właśnie, odkręcamy Jest wieża Co to robi? A, podjeżdżamy wyżej A smok tu? Czy nie? Tak jest, smok ma też przetwany, jakby jakby to był, wiecie, taka korona. O kurcze! Co to za symbol? Nie będzie zagadki? Spodziewałbym się właśnie zagadki jakiejś. Czy da obracać? Nie. Ale widzicie, że to pewnie trzeba narysować ten symbol, to takie kółka są, więc pewnie trzeba go narysować, Ta. Nie wiem tego, czy po kolei, czy nie, ale... Wszystkie w środku na pewno będą. Zobaczymy, czy trzeba rysować kształt. Tak, rysuje się kształt. Dobra. Czyli takie coś, dobra. Czyli tutaj do środka. Potem idziemy przez wszystko. Tak? Przez wszystko. Tylko taki dings na dole. Ok. No. Noise. I konisko wjeżdża do środka. Tu mamy jeszcze jakieś rzeczy, ale nic nie jest interaktywne już. Koń trojański wprowadzony. Bridge the castle with the horse. I mamy coś. Mamy. Mamy kolejny token. Tak jest. Token zdobyty, szanowni państwo, więc mamy zaliczoną, zaliczony świat numer 4. Dokończyliśmy świat numer 4 i możemy zobaczyć cóż kryje się w świecie numer 5, właśnie Aurora. O niej cała ta historia była, tak? I nie jest to nawiązanie do O Okurka, co to? Uuu. Czyżbyśmy byli na samej górze? Mamy cztery ostatnie zagadki w tym samym miejscu, żeby zrobić coś z tym, czy Aurora właśnie siedzi tu w środku? No właśnie. O, tak to wygląda. Okej. Okay. Proszę jaki nietypowy pomysł. No dobra, jedziemy z tym koksem. Już mi się podoba ta skrzynia z mieczem. W zosadzonym. W sensie no, tak koncepcyjnie, proszę bardzo, to wygląda jak skrzynia z mieczem? Oczywiście. Jeszcze mamy jakiegoś... Nie wiem, co to jest. Niedźwiedź? Wilk? Jak myślicie, co to jest za zwierz? Bo wyglądam jak połączenie niedźwiedzia z wilkiem. I jakieś runy też mamy, o kurcze. I co? Gówno. Przynajmniej na razie. Dobra, tu mamy jakieś... O. O, P. Tak. Mamy jakiś róg. Róg obfitości, oczywiście. Okej, okay, i co? No. No dobra. Uchwyt. No dobra, uchwyt się przyda. Tu mamy miecz. Runy. O! Okej. Okay. No, powiem szczerze, tutaj mamy taką symbolikę. Taką, taką, powiedziałbym, że tutaj mamy dużo nawiązań, myślę, że do wikingów. Ewentualnie do, e, do klimatów nordyckich, gapy nie otworzysz. Mamy różne runy, które coś tutaj oznaczają, na pewno. Mamy tu coś, ale tu na razie nic nie mogę włożyć. Na razie nie wiem też, do czego ma mi służyć to. Uchwyt. No takie, takie dingsy trzeba znaleźć. Dingsy od Tegesu. O, mamy też element fabulary, tu jeszcze nie patrzyliśmy. W miarę jak jej pomysły stawały się coraz bardziej niebezpieczne, zdecydowałem się wykorzystać całe zaufanie, jakie we mnie pokładała, aby odłączyć jej serce mrocznej energii. Pod fałszywym pretekstem, że wymaga dostosowania. Co zaskak zaskakujące, ona mi uwierzyła. Nie zmarnowała ani sekundy, wyrywając jej serce, gdy tylko mocno jej chwyciłem. Stałem przed martwym stworzeniem, odczuwając głębokie poczucie straty i żalu. Stworzyłem coś niezwykłego tylko po to, by uwięzić to na zawsze, odmawiając jego ciekawości potencjałów i potencjał ochrony ludzkości. No proszę. Co mamy tu? No właśnie. Okej. Okay. Przyciski. Zagadka. No tak, połączyć pewnie trzeba, tak. Pewnie trzeba połączyć. Pewnie trzeba będzie połączyć te wszystkie obiekty ze sobą. Tak, żeby tutaj wyszło połączenie do, do, do wyjścia. Tak mi się przynajmniej wydaje. To właśnie wyzwaniem jest tutaj połączenie tego w taki sposób, żeby to się zazębiało. No właśnie, tylko teraz pytanie, jak to ma być poprowadzone? Jak patrzę na to, to czasami jest jakieś w górę. Wydaje mi się, że trzeba będzie teraz narysuję jakoś tak przeprowadzić. Tak mi się wydaje, że chyba chyba tak. Chyba tego od nas wymagają, ale nie jestem pewny. To tak na oko. Tak mi się wydaje. M, 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 M. W ogóle faktycznie robię to trochę od, od dupy strony, nie? Ale ale słuchajcie, zrobiłem to. Nawet jeszcze Inaczej niż się spodziewałem, że trzeba będzie to zrobić. Tak, z krótszą drogą. Nie z jakiegoś powodu chciałem doprowadzić puste do pełnego, natomiast pełne do pustego, nieważne. Skrzynia zagadka. A. To chyba coś sugeruje. Okej. Okay. A. Węzeł C. A, widzicie, węzeł celtycki. To na pewno ma jakieś znaczenie. To, to, to przejawiał się ten, ten symbol przez wiele gier, czy przez wiele seriali, które oglądałem pewnie. Tylko... no nie pamiętam jaki on ma faktycznie... sens większy. I co z tym mieczem? Wyciągamy go? Nie, to teraz będzie tylet. Krótki miecz nawet, no. Już któryś raz nazywam coś tyletem i najpierw nóż, potem krótki miecz. Czy mogę jeszcze coś zrobić z nim, czy...? Krótki miecz. Bardzo ładny jest. Chyba trzeba go włożyć po prostu w skrzynię, nie? No właśnie. Aha. Te runy muszą mieć też znaczenie jakieś. W końcu. Co tutaj musimy zrobić? Tu musimy jakoś ułożyć to dobrze. Ale jak? Aha, ojej, bo to trzeba będzie... Dobra, rozumiem, to trzeba będzie przez... przez dobra, okej, okay, czaję. Po prostu przełożyć do samej góry. I pewnie z drugiej strony tak samo. Dostaliśmy runę. O, runa Jera. Ru runa vunio. Ciekawe, czy to się tak czyta. Czy Wunjo, może jednak. Runy niejednokrotnie widziałem. Niejednokrotnie sam się bawiłem kiedyś, robiąc różne szyfry. Ale dobra, tutaj nie ma żadnej większej zagadki z szyfrem. Jak widzicie, po prostu muszę włożyć odpowiednią runę. dźwięki, W odpowiedni slot na runę. Czy monetę z runą, dokładnie rzecz biorąc? Dobra, to musimy zrobić podobną rzecz. jak dostanę do dwie monety. Otala i Dagas. Te skieruny na pewno coś znaczą. Włożone? Uuu, o kurcze, tu coś wysuwa. Tu coś jest. Expand the Wolf and Thunderbox. Czyli jednak wilk. Czyli jednak wilk. Z tego wynika. Tu coś mamy. Token Smoka. Co on ma na spodzie? Coś? Jest płaściutki. Token Smoka. Bardzo ładny. Token Smoka. Tutaj chyba, nie? Kręcimy. Też będzie wiał ogniem. Nie będzie. Dostaniemy. Co to jest? Kryształ. O! Znowu z jakąś runął kamień. Uu. O, kurczę! Sioka tu magia! Nie no, zdecydowanie jeden z moich ulubionych. W yy, sensie boksów, pudełek. I proszę bardzo, mamy jeszcze jakiś kod Kryptex. Kurczaka, nazwa Kryptex. Kryptex Pol, i byłaby polska nazwa jakiejś firmy. Kryptex. No ok, otworzyliśmy kolejną. Ło, równie magiczna. Z tego co widzę, Ej, podoba mi się. Podoba mi się za, 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 zamysł, setting tutaj tych zagadek. Miliśmy nordycką, to strzelam asetką na teraz, nie wiem, tak? To jest moje pierwsze skojarzenie. Jakieś takie maski z, z dżungli. No i powiem Wam szczerze, że to wcale nie, może, nie musi być daleki, daleki od prawdy. Ale mega są, nie? Jestem mega pod wrażeniem, jak to wszystko wygląda tu, co jest zrobione. Dużo serca włożone jest w projektowanie tego, zdecydowanie. Ło! Aha. Jeszcze nie wiemy, co z tym zrobić, żeby to. Bo tutaj mamy jakieś sloty, to można jakoś ruszać potem. Zaraz zobaczymy, co z tym. Musiałem zbudować ten obiekt, żeby zamknąć ją na wieczność. Świat, jaki znamy, to delikatna równowaga porządku i chaosu, a ten sarkowak jest barierą, która powstrzymuje chaos. Naruszenie go oznacza wprowadzenie chaosu i niepewności do naszej rzeczywistości, zakłócając podstawę naszego istnienia. Czyli, dostajemy ostrzeżenia, my tak naprawdę co robimy, otwieramy tę aurorę. Wypuszczamy aurorę. Aztecki kubek, no i szanowni państwo, to jest dopiero Intuition 200. Perfekcyjnie, pierwsze skojarzenie. O! Stary grot strzałek. Pierwsze skojarzenie od razu perfekcyjnie trafione. Aztekowie to był bardzo brutalny naród. Ich obrzędy, ojej, kiedyś, kiedyś się nimi interesowałem bardziej. Aztecy to porąbańcy byli, niesamowici. Aztekowie chyba powinno się mówić, tak? Nie Aztecy. Ło! Okej. Okay. Chciałem coś popsuć, nie udało się popsuć. Okej, okay, mamy tutaj... Aha. Naprawdę to trzeba tylko przeklikać? No to już... To już jest szczyt lenistwa. Wystarczyło przeklikać, to nie było żadnej zagadki w tym. Mała figurka. Mamy grot strzały. Mamy małą figurkę znowu z... Zadowolonego smoka. Zobaczcie, kto po raz kolejny smok. O, z takim pierścieniem będzie wiadomo, gdzie wsadzić. Chyba. Gdzie wiadomo? Czy nie będzie wiadomo? O, to można obracać. Okej. Okay. To tu chyba jeszcze nic nie pasuje. Patrzę, co tu jeszcze można ruszyć. Zębiska pewnie swoje otworzy. Dobra, mamy grot strzały i mamy to. Ale to. To chyba tu nigdzie nie pasuje. Tak coś czuję. Że zrymuje. Nie, no tutaj nie może. Popatrzmy dookoła tego, ale nie, to tylko. No, nie, no to musi być to. Zobaczmy gdzie jeszcze, co możemy zrobić. No właśnie, tu coś jeszcze jest. Może to trzeba włożyć tu. O, właśnie. Przycisk? Ło! Jakie ładne. I znowu zabawa w przekładanie, bo widzę, że musimy. No właśnie, jakoś tutaj pokombinować, tu musi być rybka, nie wiem co to jest, rybka? Jakiś ptak. Tu jest zielony, tu musimy doprowadzić niebieski. Żółty na środek, chyba. Tak to wygląda, no właśnie, tu się zaczną jaja teraz, bo tak poukładałem sobie jakkolwiek. I cokolwiek, a tu się okazuje, że teraz trzeba pokombinować tu od góry. Czyli to, co jest na dole, musi być na górze. No to już musimy trochę popsuć. Ale spokojnie. Jakoś to... To akurat było dobrze ustawione. No, jakoś tu będzie. Damy radę. Jak widzicie, to idzie, idzie całkiem sprawnie nadal, mimo wszystko. O! O! Nawet nie wiem, czy to nie jest gotowe. Co jeszcze jest źle? Będzie trzeba zamienić te dwa ze sobą, pewnie. No tak, strzelam, że te dwa ze sobą trzeba zamienić. Eee, I tułeczka. I mamy astecki artefakt. Dobra, co to jest za astecki artefakt? A wiemy, gdzie będzie pasował. Kształtem już, tak. Wiemy, gdzie będzie pasował. O tu. Klik. O! Policzki mu się otworzyły, jak, jak u Picatu. mogę mu odkręcać gałki? Dobra, pewnie muszę połączyć te kreski, tak mi się wydaje. Tak. I co to w środku jest? No przecież nie, to nie jest na strzałę. A! Coś jeszcze musimy zrobić, żeby tutaj wprowadzić? Czy możemy rozwiązać tę zagadkę? To mnie ciekawi. No bo w sumie to nie wiadomo, co mam z tym zrobić. Przynajmniej mi się wydaje, że nie wiem, co mam z tym zrobić. Trochę czuję, jakby to mi brakowało wiedzy na temat tego, jak to. A. Jednak. No dobra, ok, nie, w porządku, ale. Ale co z tym dalej? Bo mogę to poukładać, tylko nie wiem, jak. W sensie, no to wymaga jakiegoś. chyba jakichś sugestii, nie? Mamy ich pięć. To, to, to jak mam ułożyć? Muszę, muszę wiedzieć, jak to ułożyć. Jaki jest wzór do ułożenia? A przynajmniej z takiego wychodzę z założenia, że muszę wiedzieć. Jeszcze mam ten grot strzały do czegoś. Może się przyda, może nie. Stąd już wszystko. Tutaj, no, coś, coś, coś zrobimy, to będziemy mogli coś włożyć. Tylko teraz pytanie. Grot Strzały, do czego ty tu możesz pasować panie Grot Strzały? Obejrzyjmy go dokładnie, no jakby... Najlepsze to, że ma tak nieregularny kształt, że... Przecież wiecie co, może na nim jest jakaś podpowiedź? Co, pod, co, co ma być... To jest jakiś ludzik. Albo jakieś bóstwo. Czy gdziekolwiek widzimy podpowiedź jak poukładać tutaj te... Niebieskie? No bo, no ja mogę bawić się tak i je przekładać i o... Zmieniać ich, ich położenie, ale... Jednocześnie dobrze by było wiedzieć... Co mam uzyskać? Więc tutaj chyba muszę popatrzeć, czy mam wszystko obklikane i czy wszystko zrobione. No wiecie, co mam? Jedyny mój pomysł, jaki mam, to jest wszystkie pięć kulek niebieskich ma być w środku złotego pierścienia. Because of Reasons. Nie wiem, czy tak ma być, czy nie. Sprawdzimy to za chwilę, a nawet mi się to ładnie uda. Prawie mi się uda to zrobić. Za jednym zamachem. Trzeba będzie je ułożyć obok siebie trzy. Okej, okay, to jest chyba do zrobienia, żeby to ułożyć. Trzy obok siebie. Ojej. No tak, się, że takie proste, nie? Ale jednak hmm, trzeba tu będzie coś pokombinować. Żeby były obok siebie trzy. Właśnie, gdzieś pozostawiać po drodze, pozamieniać, poprzesuwać. No właśnie, na, na zewnętrznym pierścieniu prawdopodobnie będę musiał zostawić, czyli. A, tego tu nie przesunę na zewnętrzny pierścień. Jakbym tu zostawił na zewnętrznym pierścieniu. No właśnie. Ok. I teraz te dwa ze sobą połączył. O. I teraz zrobił tak. No tylko to wysuwam w nie w te sceny za trzeba. Rozumiecie, że to daje. O. Teraz obrócimy to, tak? To daje chyba opcję przesunięcia. A jednak! To już wiecie, co bym wolał? Wolałbym, żeby tamto było na... również na niebiesko, zamiast na złoto. Żeby sugerowało kolorem, co trzeba do środku. No ale okej, okay, dało się to domyślić. Dało się domyślić. Okej, okay, czaszka. A skudna czaszka, wiadomo, gdzie będzie lecieć. Czaszka do głowy nawet ma sens, nie? Syk. Uuu. Znowu jakieś podpalaństwo. Co? Co to za magia? Wąż! Ewidentnie. Wąż o dwóch głowach. Tylko co tu teraz chcą od nas? Chcą, żebyśmy węża połączyli? No dobra. Teraz znowu wygląda na to, że możemy zrobić dokładnie to samo, tylko w, odwro w odwrotnej. Może nie. O. Nie, jedyne co dopasuje to to. Czyli tu musimy zrobić coś co idzie do... O! ok. I teraz tutaj coś od góry to. Gitowa. I... strzała. Cyk. Slide to unlock. Jęzor! I językiem dostałem klucz! Ale jaki ładny! Kur... Klucz starożytny... Klucz starożytny! Ale zobaczcie, jakie to jest ładne! Ja się tu naprawdę co chwilę zachwycam tym, jak zaprojektowane są te elementy w 3D. Aż czuję, że jakość graficzna tej gry... <laughs> nie pasuje mi do łatwości rozwiązywanych zagadek, tak? I do prędkości rozwiązywania tego. No ale cóż... PIRAMIDA! Czyżbyśmy szli do Egiptu? Chociaż taka bardzo, bym powiedział, nowoczesna piramida. Egipcjanie tak budowali... Ale no chyba trafiłem z Egiptem jak... no dobra, jest oko... oko Horusa, dobra. No dobra, czyli tak, mieliśmy nordy, nordycką, mieliśmy... mieliśmy e, aztecką, mieli, mamy teraz egipską, to co nam zostało? Słuchajcie, będzie Grecja, Rzym? Była już Grecja i Rzym. Czego jeszcze nie było, słuchajcie, może uda wam się przewidzieć. Czego jeszcze nie było? Oko Horusa jest, medalion. Dobra, mamy medalion, mamy. O! Zwój. Mamy tutaj kryształ. Medalion tu? Nie. No tu mamy oko Horusa. Pasuje. Jest cycek, ale cycek wymaga jeszcze jakiego, jakiejś instalacji. Mamy młoteczek. Fajnie. Młot, nie młoteczek. Banhammerek. Tu mamy coś. U. <grystanie> Wizjer. horusa. aha. Tylko teraz gdzieś musimy je... Zainstalować. O, proszę, zainstalować. I jest, widzimy gdzie. No nie, to nie perfekcyjnie wyszło, ale okej. Okay. Gopie tutaj. Obeliski, nie? Bo to są obeliski. Albo obe wilczki. Kurczę, to te magiczne tutaj te rzeczy są. Odsuwamy jedno, odsuwamy drugie. Mamy symbole różne. O, skarabeusze też były. Już mi się Montezuma przypomina. Ale Montezuma akurat to asteckie klimaty w Montezumie były. Graliście w kiedyś Montezuma to match free. Jeden z najpopularniejszych swego czasu. Dobra, co mam z tym zrobić, bo... Mogę sobie przesuwać, zamieniać, ale. Ale co? Ale jak mam to ułożyć? Może jeszcze nie wiem. Może zobaczmy, o wasze probocisków i wilczków, a młotek? O Jezus! O ma... No dobra, no i co? Patrzcie jaki glitch tu w powietrzu. No? To nie koniec rozwalania. No proszę. Fragment zagadki. Jeszcze coś trzeba rozbić? To nie koniec... A, wiecie co, może jeszcze koteczka da się rozbić. Chociaż nie chciałbym koteczkę niszczyć, ale... Nie, koteczek na szczęście nie. Dobra, co mamy tu? Ja nie to kliknąłem, co... Nie, nie to kliknąłem, ale ok. Wygląda jak domino. Dobra, rozumiem. Okej, okay, wiadomo, musimy to doprowadzić tutaj. Przesuwając całą resztę. No to podobną zagadkę mieliśmy w Back to the dawn, jeśli oglądacie. Też trzeba było tak fajnie poprzesuwać, żeby to wszystko się zmieściło. Także tutaj widzę, że są jakieś pomysły. Trzeba będzie po po poprzesuwać z drogi te przedmioty. O, właśnie. Tylko to musi pójść tu, a żeby to poszło tu, to musimy pokom pokombinować. A nie, o o, 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 ja myślałam, że mogę tylko w dany kierunek przesunąć. A ja się okazuje, że nie. To no, będzie łatwiej. jak mi się wydaje, albo nie. Przesadziłem trochę. Nie, jest dobrze. Proszę bardzo. Może może było więcej rozwiązań niż jedno. Kokon chrząszcza. Ok, kokon chrząszcza. A to można otworzyć. I w, w środku w kokonie chrząszcza jest co? Skarabeusz. Dokładnie tak. Skarabeusze, na pewno Egipcjanie coś mieli z tymi skarabeuszami, bo oni mieli mnóstwo różnych klejnotów związanych i jakich, wiecie, jakichś świecidełek związanych właśnie ze skarabeuszami. Musieli uznawać to za, jakiś, jakich, za jakiegoś świętego robaka. Skarabeusze. Tak coś czuję. Ale pewnie wiecie, Pierwsza, pierwsze wyszukanie w Google Egipcjanie skarabeusze dowiemy się, dlaczego tak ważne były dla nich. Co my tu mamy? Tu coś trzeba włożyć, a w ogóle zwój pewnie da się wyciągnąć. Ha! Okej. Okay. <laughs> no zwój zwój jest, jest moją odpowiedzią na, na zagadkę. Co muszę zrobić? Czyli mamy symetrię, kropka, skarabeusz, oka, oka, skarabeusz, dobra. No dobra, no to mogę to przesuwać potem? Czekaj, jak mam to przesunąć potem? What? Przesuwam pomiędzy. Ciekawe. Aha. Rozumiem, tylko tak trochę krzywo wyszło, nie? Ale dobra, oko. Oko. A, to się, to się da, dobra, no już widać, że to się da zrobić. No i wystarczyło. Nie musi być super równo, najwyraźniej. I mamy czubek piramidy. Dziwna piramida. To też mi się kojarzy teraz z, z ogrywanym przeze mnie Homebody. Tam jest element czubka, właśnie, czubka, piramidy, a w środku jakaś kula. Czy to też będzie kula? Uuu, skrzydła. Nie, jest coś innego. Jest... Nie wiem co, ale czegoś mi brakuje jednak. O, Gdzieś coś pominąłem. No wiecie, no młotek mi się nie... Młotek, młotek nie zniknął. O, a tutaj co? Nic, ale młotkiem walnę. To wszystko młotkiem walnę i zaraz zobaczymy, co, czego nam brakuje. A to jest przycisk, czy mi się wydaje? Nie. Ciekawe jest to, że nie można... No, ale dalej zoomujemy. Tu może jednak da się to ro... No właśnie, kurde! Aha. Okej, okay. chodziło o to, żeby rozwalić tylko to jedno i nie był młotek potrzebny na więcej zabawy? Dobra, to czego mi brak? O, tu nie zauważyłem. Przepraszam, e? dziwactwo. Dziwna zagadka. Klikasz aż mały kryształ. Staczyło, myślałem, że to jakieś, trzeba jakiejś kolejność, coś, coś go obracało, trzeba było zatrzymać idealnie, tak, żeby podświetlił się symbol. Niektóre z tych pomysłów są zbyt trywialne dla mnie, tak? Znaczy, ja, ja, bym, ja bym się źle czuł, tworząc tak trywialny mechanizm. Tak jak tamto, to, żeby było przeklikać, żeby się samo pootwierało. To aż, aż za mało, za mało tam jest, jakby. I ja nie lubię ogólnie ani tworzyć, ani rozwiązywać zagadek, gdzie po prostu trzeba coś przeklikać i koniec, to jest. Koniec. Wow. Wyzwania. Co tu się. Juu. No tak, Sfinks. Sfinks też jest znany z tego, że robi zagadki. Co to jest? Sfinks nie będzie ważny, to trochę wygląda jak Helisa. To może być serce. DNA, i te sprawy. Kontener DNA, no właśnie. Dobra. No, no Helisa, tak? Czyli układ DNA. Kontenerek. No dobra, ej, no wszystkie. Dobra, no to co będzie tutaj? O! Muszę powiedzieć, że drzewo? Elfy? <ścoughs> co to może być? Raj? Nie wiem, biblijny raj? Zobaczymy. Czyli może właśnie chrześcijanie. Ale poczekajcie. To jest drzewo wiśniowe, być może albo drzewo bonsai, bardziej bym powiedział. Czyli mamy Azję. Bo to też klimatem przypomina Azję. Czyli jednak. Azjatyckie klimaty. Ok, shuriken? Wygląda jak miejsce na shurikena. No dobra. To Mamy jakieś... Okej, okay. nie wiemy jeszcze... Tutaj coś, coś za mało wiemy. Chyba. A co mamy tu? Jakiś stragan tu się otworzy. Tu nie mogę tego na razie nic. Tu. Też kwiatek, ale nic z tym nie mogę. Jest jakiś symbol też. Tu. O, właśnie. A! U! Jakaś rycina. Ło! Ok. No dobra, widzę to. Czy, czy nie ma więcej jakichś ciekawych jeszcze czy, czy to jest jeden jedyny No to wygląda to jeden jedyny element dobra czyli co 3 2 3 4 5 do czego to pasuje Ej, no właśnie, A i do właśnie do czego to pasuje <grybujesz> Bo nie pasujesz mi ziomek do ani do tego a co 2 3 4 5 Opróćmy wszystkim, bo może na którymś coś jest. i. O właśnie. A, no tak myślałem, że to nie układaj, tylko znajdź, czy coś czy coś jest. Ale dobra, te teraz... O, pieruny. Dlaczego to zrobiło tutaj? Minus. Aha. Minus. Dobra, minus. Rozumiem. Minus plus i minus po skosie. Minus. Rozumiem. Podnosimy... Kurde, może na teraz ułożę przez przypadek, bo już mi się tak czasami zdarzało. 2, 3, 4, 5. Tu ma być 2, tu ma być 3, 4, tu 5, tak? 3, 4, na górze jest, tak. I 5, 2. E, czekajcie, 5, 2, ale gdzie 5, a gdzie 2? Tu 2, tu 5, dobra. Czyli tu musi być 5. Ok. Tu musi być 5, ale tu musi być 3. Więc to trzeba teraz pokombinować, jak to. Znaczy, tak, czekajcie, jak tu muszę. Jak tu muszę zrobić 5, czyli dwa razy zmniejszyć, powiedzmy. No to tu muszę na przykład. Skoro, skoro muszę zrobić tak, to tu muszę podbić dwa razy. Yy, podbić dwa razy. A, tylko popsułem wtedy to. I tu nie ma teraz dwójki. No i jest. Troszkę musiałem sobie poklikać, żeby to dobrze tam powyliczać, ale mam mosiężny uchwyt. Mosiężny uchwyt. No dobra. A pan mosiężny uchwyt będzie pasował gdzie? Pewnie tu. I to podniesie, no, jakiś sklepik? Nie. Dobra. E? Aha, to obraca o 2, a to o 3. Ok, mhm. i teraz o 2. Będzie dobrze. Dobra, ok, śmieszne. Część mechaniczna. Teraz coś z tym można. O, właśnie, coś czuję, że coś można zrobić. A to trzeba w ogóle poobracać kilka razy. No właśnie, stworzył się shuriken, to chciałem powiedzieć. No dobra. Skoro mamy shuriken, to go aplikujemy. A mnie kolejność ważna, tak? Jest. Dobra. O! U, dźwięk. O kurczę. Co to? O! No tak, to jest taka bardzo. Aha. Kluczyk. Bardzo też charakterystyczna brama. Nie ma też jakąś nazwę, ojej. Co się wydarzyło? Gdzie my jesteśmy? W innym wymiarze? O, kurcze. Tu nic nie ma. Czuję się oszukany. A tu już coś jest. Ptaszek. Figurka ptaka. Dobra, a tu co? Tu ptaka trzeba wkręcić. Wkręcam ptaka. Że tak to ujmę. I zagadaka. O. Jest jakiś labirynt? Aha, trzeba przesunąć labirynt. Tylko gdzie mamy dojść? Dobrze byłoby wiedzieć, gdzie mamy dojść. Bo to na razie... To, że musimy gdzieś dojść jest oczywiste, tylko pytanie gdzie. Na koniec labiryntu. Patrzę, gdzie to może być. Jest jakoś zaznaczone słuchajcie, gdzie mamy dojść? Dobrze byłoby wiedzieć, gdzie iść. Żeby nie pójść gdzieś, gdzie nie powinienem pójść. Znaczy, wiecie, no mogę na razie iść przed siebie, bo wychodzi na to, że. Za bardzo wyjścia nie mam. I po prostu idę najdłuższą możliwą ścieżką. Może jakoś się dowiem, gdzie mam iść. Tu klawisze działają. WSAD? Nie, muszę to klikać. No tak, bo gra ma być pewnie grana w całości myszką. Bez użycia klawiatury. Do tej pory tak było, więc się tego trzymają. Myślę, że będziemy szli do drugiego, do drugiego brzegu. Po prostu. Do drugiego rogu nawet, mamy, mamy, mamy narożnik. Nie wiem, jakoś mam wrażenie, że tu. Aha! Okej, okay. ale to dlaczego tam akurat? Może nie miało to znaczenia. Kluczek! Ładny klucz! Bardzo ładny klucz. jakieś tutaj cośki. Drzewko. Ale mamy klucz, a klucz był potrzebny po tamtej stronie. Jesteśmy z powrotem, i mamy możliwość włożenia klucza. A w środku? Uuu, widzicie, widzicie ten symbol? Źródło zasilania naszego Ironmana, zwanego Aurorą. A tym razem zobaczcie, jest czerwona maska, a nie niebieska. Dlaczego mamy tę Aurorę powołać do życia? Czy my w ogóle chcemy to zrobić? Bardzo fajnych, dużo fajnych elementów wyszło. No dobra, słuchajcie. No to? No to cóż. Otwieramy. Tylko pytanie czym? kolej. No właśnie. No i co teraz? Coś tu musimy umieścić. Czekajcie, a ja tak zastanawiam się, bo może trzeba tu włożyć to. Do tej pory wkładaliśmy, ale to widzicie, że. A Można się to wyjąć? No, widzicie, to, jak to tu pasuje. Tak kombinuję. Czy to się da coś. Pootwierać, może gdzieś? Bo mamy różne elementy, różne rzeczy, które mogą różne rzeczy otwierać. Ale być może jednak musimy skupić się na tym, żeby. A no właśnie, gdzieś tutaj coś, patrzcie, poumieszczać. O-O-O. Aha. Okej. Okay. Coś się zatrzymało. Mamy... A, no i teraz się otworzyło. Jeszcze nie wiemy... A Myślicie, że to nie wymaga żadnego szyfru? To samo się otworzyło? Być może tak jest. Po prostu aplikujemy, jak zawsze, elementy znaleźne. I tyle. Okej, okay, będzie jakaś zagadka. Całe szczęście. Co my tu... O kurka. No dobra. O, o! Myliłem się! Kurde. To się nie chce ładnie obrócić w ogóle. a teraz się obróciło ładnie. A może właśnie zależy, z której strony leci? No tak, to zależy, z której strony leci. W taką się obraca. O właśnie. Jest. A może jednak nie było tak, że się obraca? A może było? O kurcze. I jest. O, widzicie. I tu jest ta aurora. Reveal the hidden robot. O kurcze. Ale jakie to jest tutaj. To jej maskę cały czas, może widzieliśmy. To jest ta aurora. Zabezpieczona przed światem, a my ją teraz powołujemy do życia. Ja nie wiem, czy to dobrze. Ja nie wiem, czy to dobrze. Okej, okay, przycisk. Okej, okay, niebieski, czerwony przycisk, spoko. O kurczę. No ładne to. Mhm. Tutaj mamy, proszę bardzo, o helisę. Bateria do wrzucenia. Ojoj oj. Co my powołamy do życia? No i zrobiliśmy wszystko. Brakuje tylko jej twarzy. A nie, to jest ta maska. No właśnie. Oj, oj. I co teraz? Gdzie my jesteśmy? Koniec! A to tyle! Ukończona gra. To było najbardziej niezwykłe doświadczenie mojego życia. Naprawdę miałem szczęście, że przeżyłem i uciekłem, ale co właściwie wywołałem? Czy naprawdę przyniesie to coś dobrego dla ludzkości? Ale... Ale to już?! No to wszedłem... Eeej... Hey. Ale ja spodziewałem, że wszedłem gdzieś tutaj. Mi się pojawiło menu i myślałem, że... uratowanie Aurory da nam coś więcej. To mamy na tysieli pomnik. No właśnie, co? I, I co? I to jest to zmienione zakończenie? Łe? Łe! No, to muszę powiedzieć, że. <gry> Graj. Co? Usuje zapisane dane twojego profilu? Nie, nie. Ale. No, nie. No dobra, okej. Okay. Jeżeli, jeżeli zakończenie było zmienione, to spodziewałem się, że będzie zmienione bardziej na plus. Wiecie, tajemnicze to wszystko tutaj było takie. Uruchamiamy tę aurorę, o której tu słyszeliśmy od paru odcinków, od, od początku gry. Nakładamy na nią maskę. Uwalniamy coś, co miało być nieuwolnione. Nagle otwiera się jakaś znowu magiczna wieża. Przechodzimy do jakiegoś świata innego wymiaru. I koniec, zero wyjaśnień. I jeszcze pytanie tam na koniec, tak jakby to było tak urwane, bez wyjaśnienia w ogóle o co chodziło. No to jeżeli to zakończenie było zmienione, to ja nie czuję absolutnie tego zakończenia. W sensie, nie, nie, nie. no, cały efekt fajnych poziomów i robienia jakiejś intrygi z jakąś sztuczną inteligencją, tak? którą sami, sam tutaj ten bohater, znaczy bohater, nie bohater, tylko pewnie ten gość tworzył, który zostawił nam te notatki i nagle o. Koniec. No dobra, trochę się zawiodłem końcówką. Kurka. A tak się bałem, że może być tak, że... Że, że, że finał, finał nie będzie satysfakcjonujący, albo będzie jakiś urwany. No, trochę jakby to było zapowiedź jakiejś kolejnej może części, albo coś. Ale tak naprawdę... Wiecie, no w tej grze fabuła nie gra jakich, jakichś pierwszy skrzypiec, tak? Ale spodziewał się jest człowiek jednak, że... No jak już po drodze tam coś kojarzy, że te rzeczywiście ta te aurora budowana, była budowana. I że on był... Obawiał się, że... Zrobił wszystko, że jak ona tam już uzyskiwała za dużą świadomość, czy coś, to wyrwę jej te serce i je zamrożę. Po co my to robiliśmy? Jaki był tego cel? Dlaczego na końcu ją przywołaliśmy z powrotem do życia? Dlaczego byliśmy opisywani jako mistrz złodziei, że przychodzimy jakiś test? Że co, że przychodzimy test od samej Aurory? Że to ona nas, ona nas, a to jest takie absolutne dyrdy małe, wymyślam sobie, że to ona nas stworzyła, żeby się uwolnić, ale... ale jak? Nie wiem, naprawdę powiem wam szczerze, nie, nie kumam, nie, nie kumam tego zakończenia, trochę szkoda, że jest takie urwane. Pozostawia taki niesmak i na pewno na w dół za to, nie? Ale... Może ja coś nie zakumałem przez przerwę, którą zrobiłem, nie? Pomiędzy tymi odcinkami poprzednimi, a tym finałem, więc może wy jesteście w stanie wyjaśnić mi te tajemnice. Niemniej, uważam, że zagadki fajne... Ee, proste, nawet za proste, bo większość z nich to po prostu przeklikiwanka, więc... Tutaj uważam, że to jest niewykorzystany potencjał, biorąc pod uwagę, że widać, że twórcy potrafią tworzyć mechanizmy i potrafią tworzyć artystyczne elementy, tak? Każdy z tych boksów był małym dziełem sztuki. Nie arcydziełem, ale dziełem sztuki. Bardzo mi się niektóre z nich podobały. Zresztą słyszeliście, że się nad niektórymi bardziej zachwycam nad niektórymi mniej. Ale te ostatnie cztery naprawdę wysoka półka, jeśli chodzi o jakoś wykonania. No zagadki, no takie sobie. Trochę tych mechanizmów faktycznie było. No, były było urozmaicone mimo wszystko. Dużo minigierek, tak, no ale one też takie do poklikania sobie, w sumie. I ja bardziej lubię, jak rzeczywiście jest coś w jakiś szyfr, ale takie że trzeba sobie coś pomóżyć, coś sobie nawet, nie wiem, odkodować. To się wszystko robi samo. Więc taki mobilny, jakbym powiedział, z tego wyszedł, do, po, do poklikania, ale całkiem przyjemny, mimo wszystko. Także skończyliśmy boxes, więcej podsumować nie ma co, bo no po co, no bo to... Zagadki fajne, ale, ale pozostawiające niedosyt. Finał, toż w ogóle zostawił mega niedosyt, absolutnie go nie rozumiem. Dlaczego tak został zrobiony? Nie można w żaden sposób kontynuować gry. Klikasz gra i to od nowa. Nie da się chociażby jeszcze raz przeżyć finału, czy nie wiem... ...save pointa, czy... ...czy wiecie, zrobić sobie jeszcze raz przechodzenie poziomów, chociaż nie wiem jaki miał być tego cel, ale... ...może miałoby być. Więc o, Boxes. Tak oto wyglądał. Bardzo wam dziękuję za przeżycie tego razem ze mną w całości. Z długą przerwą do finału, ale, ale mimo wszystko zakończoną. I o, no i myślę, że... Nadal będę ciekawy, jak ci twórcy będą tworzyć kolejne produkcje, myślę, że i tak będę od nich zaglądał, bo, bo może w końcu zrobią coś mniej do klikania, a bardziej do myślenia. kiedyś Quern, pamiętam, to jest dla mnie taki wyznacznik naprawdę bardzo gry. i tam narzekałem na końcówkę, w sumie pamiętam, że w Quernie też narzekałem na finał. A teraz biorąc pod uwagę, że żadna inna gra już mnie tak nie zachwyciła jak Quern i Obduction od tych lat wielu, znaczy... Bo to musiało, chodzi mi o zachwycenie, jednocześnie światem, pomysłem, zagadkami, wszystkim, wszystkim w jednym, fabułą, tak? Nawet, nawet talos dwójka nie, 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 nie doświadczyłem przy talosie dwójce takich wrażeń, jakie doświadczałem właśnie przy Quernie czy Obduction, przez to, że czuć gęsto było po prostu taką, wiecie, taką fobułę, taki klimat. Więc w tych grach logicznych brakuje mi, czy w tym Nowym Myście, może Nowy Myst może warto, czy, czy remake Myst'a może trzeba w końcu przejść, wiem, że ma być remake Riven, czyli następcy, sequela do Myst'a, Riven, od tych samych twórców, od... E, Boże, jak oni tam się nazywali? E... No w każdym razie, e... na pewno kojarzycie. Mi teraz wyleciało studio ich z głowy i ich nazwa, więc... Nie przedłużając już bardziej, dzięki serdeczne, wielka piona, no i widzimy się w innych grach na pewno i nie tylko logicznych. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.